Cześć najmilejsi! W dzisiejszym odcinku chciałam Wam opowiedzieć o aktorze charakterystycznym. A bardzo często z aktorami charakterystycznymi bywa tak, że pamiętamy ich najbardziej z ról, w których niesamowicie nas śmieszyli. Aktor charakterystyczny to taki, który bardzo często gra takie bardziej niewydarzone postaci, które nie radzą sobie w życiu, albo bardzo zabawne, albo też takie bardzo wredne. Różnie bywa. Natomiast najważniejsze jest to, że ma wzbudzać w nas jednak skrajne emocje. No ale tak jak już Wam powiedziałam, najczęściej pamiętamy te zabawne momenty, te role właśnie Fight Club, te role takich bardziej nieudaczników. A jednak, jeżeli chodzi bardzo często o tych właśnie charakterystycznych aktorów, to oni nam z każdą swoją rolą, z biegiem czasu udowadniają, że są naprawdę utalentowanymi bestiami. I dzisiaj właśnie taką utalentowaną bestię będę Wam przedstawiać, chociaż na pewno bardzo dobrze znacie tego aktora. Mowa o Jerzym Rogalskim, którego na pewno kojarzycie z filmów Smarzowskiego, ale przede wszystkim pamiętacie na pewno z serialu 07 Zgłoś się, czy też z Kogla Mogla. Myślę, że dzisiejsza historia da nam go poznać od trochę innej strony. Zwrócę też Wam uwagę właśnie na to, jak świetne również nie tylko te zabawne role, chociaż oczywiście nie jest wcale łatwo zagrać śmieszną rolę, to nie to, żebym tak sugerowała, ale zwrócę Wam uwagę też na inne role tego aktora, no i oczywiście opowiem co nieco o jego życiu, więc myślę, że warto zostać ze mną do samego końca. No i już zabieram się za temat. Jerzy Rogalski urodził się 11 kwietnia 1948 roku w Oleśnicy i był drugim z sześciorga dzieci Bronisławy i Franciszka. Od małego wierzył, że będzie aktorem. Było to jego niesamowite marzenie i konsekwentnie realizował je, chociaż oczywiście nie było łatwo. Już w szkole średniej, gdzie angażował się w różnego rodzaju aktorskie przedsięwzięcia, jeden z nauczycieli studził jego zapał, mówiąc, że nie jest zbyt urodziwy, więc na aktora się nie nadaje. No ciekawa jestem, czy po latach wiedział, jak bardzo się pomylił. Zresztą swoją drogą, zdradźcie mi, czy Wy mieliście w swoim życiu takie nieszczęście spotkać nauczyciela, który studził Wasze ambicje, bo ja tak wielokrotnie byłam krnąbrnym i niegrzecznym dzieckiem w szkole, ale no jak to mówili zawsze na wywiadówkach mamie, zdolna, ale leniwa. A ja po prostu robiłam to, co mnie wtedy interesowało, no i nie wszystkim się to podobało, więc też słyszałam, że gdzie tam moje marzenia, nic się z tego nie uda. No i z czasem spotkałam kilku nauczycieli, którzy powiedzieli, że trochę się pomylili. Ale wracając do tematu, pan Jerzy na szczęście go nie posłuchał i postanowił podążać dalej za swoimi marzeniami. Na wszelki wypadek, albo z powodu tego, że myślał, że może jednak się nie dostać, albo z powodu tego, że zawód aktora nie jest zbyt pewny i pan Jerzy chciał się zabezpieczyć, zdawał jednocześnie na dwie uczelnie, do Akademii Teatralnej, a także na Politechnikę. Na szczęście się udało. Już w trakcie studiów okazało się też, że jest chętnie angażowany. Już jako student wystąpił w jednym z odcinków seryjnej komedii przygodowej Jak rozpętałem II wojnę światową jako Jędrzej Grzyb, chłop przewożący bydło. I tak już było później wielokrotnie, właściwie prawie zawsze, że pan Jerzy grywał raczej role drugoplanowe, rzadziej epizodyczne, ale oczywiście to też się zdarzało. Jednak z czasem przyszła dość duża rozpoznawalność, ponieważ już jak ustaliliśmy od samego początku, to słowo będzie się dzisiaj powtarzać, ponieważ jest osobą charakterystyczną, aktorem charakterystycznym, to zapadał nam w pamięć. No i pierwszą taką rolą, która przyniosła mu bardzo dużą popularność, była rola w serialu 07 Zgłoś się, gdzie wcielał się w porucznika Waldemara Jaszczuka. Prawda jest taka, że za sprawą tej roli, no i późniejszej w Koglu Moglu, przyszła do niego bardzo wielka popularność, taka, o której właściwie nawet nie marzył. Ale jeżeli chodzi o 07 Zgłoś się, to miał bardzo duże wątpliwości, czy w ogóle przyjąć tę rolę. Bał się, że rola milicjanta sprawi, że ludzie no nie tyle go poznają, ale razem z tym poznaniem przyjdzie ich niechęć, a nie sympatia. Oprócz tego też starał się szukać wymówek, takich jak na przykład to, że był bardzo zajęty grą w teatrze. W tamtych czasach społeczeństwo nie kochało milicji. Zaryzykowałem jednak, choć w ogóle nie wiedziałem, jak grać Jaszczuka. Krzysztof Szmagier powiedział mi, że mam tak grać, żeby sąsiad, z którym byłem w serdecznych stosunkach, narobił mi na wycieraczkę, jak zobaczy mnie na ekranie, wspomina aktor.
Okazało się, że pan Jerzy nie mylił się, ponieważ często jednak po emisji tego serialu okazywano mu dezaprobatę. Zdarzało się po premierze serialu na ulicy, ludzie okazywali mi pogardę. Teraz mam wyrzuty sumienia, że zagrałem go tak, jak zagrałem. To była satyra na milicję, twierdzi. Jedno jest pewne, ten serial faktycznie przyniósł mu rozpoznawalność, zresztą do dziś jest bardzo często emitowany i uwielbiany przez kolejne pokolenia. Coś musi w nim być, skoro oglądają go i młodzi, i starsi. Takich seriali już się po prostu nie robi, mówi. No ale ja na przykład, pierwsze moje wspomnienie właśnie z panem Jerzym to jest Kogel Mogel i oczywiście rola Staszka Kolasy, tego amanta, który no stawał w konkury do serca Kaśki, był propsowany przez ojca, no i już miało być to wesele, już miał być ślub, żoną miała być, ale zwiała, no i przyprowadziła z Warszawy przystojnego studenta, który zresztą w sumie nie traktował jej lepiej. Ale o tym, że jest to film totalnie niefeministyczny, nie rozmawiajmy dzisiaj. Natomiast ta rola była świetna, naprawdę świetnie odegrana, bardzo zabawna, no i wielu osobom zapadała w pamięć. No akurat tutaj idealnie pan Jerzy oddał wszystkie cechy takiego kandydata na męża, który jest kandydatem z koszmarów jednak. Lalka i rola studenta Patkiewicza, którym zabawiał widzów okiem sprawionym przez okulistę Bielmę i uchem, którym ruszał za pomocą sznurka umocowanego pod szalikiem. Ale tak jak już wam powiedziałam, pan Jerzy grał w teatrze i no, był aktorem, który aż do emerytury w nim grywał, a nawet później. W 1976 roku został aktorem teatru imienia Juliusza Osterwy w Lublinie. I oczywiście, ponieważ na początku zaczął grywać w filmach, w serialach, bardzo rozsądne byłoby, by zostać i zamieszkać w Warszawie, ponieważ tutaj najwięcej produkcji się odbywa, tutaj kręci się ten świat. Jednak pan Jerzy mówił, że no jakby nie kręci go stolica i bardzo sobie ceni to, że was z rodziną sobie może mieszkać raczej na peryferiach, jeśli można tak powiedzieć o Lublinie, ale no to tylko w kwestii tego zawodu, wybaczcie. Sam zresztą mówi, że jest prowincjuszem, który kiepsko czuje się w dużych miastach. Do Lublina trafiłem przez przypadek. Przyjechałem tu pod koniec lat 70. ubiegłego wieku na rok, a zostałem do dzisiaj. Lublin jest blisko Warszawy, więc jeśli dostaję jakąś propozycję z serialu czy filmu, to po prostu wsiadam w samochód i jadę. W Lublinie zamieszkał wraz z żoną Elżbietą. Poznał ją też właśnie w teatrze w Lublinie, ponieważ pracowała w pracowni perukarskiej. Mają wspólnie dwójkę dzieci. Syn Dominik ukończył polonistykę i jest pedagogiem, a córka Ola, absolwentka psychologii i pedagogiki, pracuje w szpitalu. Pan Jerzy ponoć codziennie jeździ do pracy na rowerze i mimo, że podobno od swoich fanek kiedyś dostał górala, to on jednak jest wierny swojemu wysłużonemu, ale zawsze sprawdzonemu składakowi. I wiecie, często jest tak, że jest jakaś rola właśnie, która nam tego aktora tak układa w głowie, już go zawsze z tą rolą utożsamiamy, ale jeżeli chodzi o pana Jerzego, to zdecydowanie stał nam się bliski przez częstą obecność w naszych domach za sprawą seriali. Grywał przecież w Plebanii, gdzie wcielał się w Tośka, ale także w innych serialach środowiskowych, tematycznych i telenowelach, takich jak Złotopolscy, Miodowe lata. Grał też w Niani czy w Londyńczykach. W 2004 roku też była rola, która naprawdę mi utkwiła w pamięci. Chodzi o film Wesele Wojciecha Smarzowskiego. Rewelacyjny obraz pokazujący, jak bardzo potrafimy być narodem pełnym hipokryzji. Wiele tych zachowań oczywiście nieco przerysowanych w tym filmie, ale możemy zobaczyć chociażby właśnie na weselach. Więc bardzo wam polecam ten film. No i oczywiście wszystkie filmy Wojciecha Smarzowskiego. To nie są filmy lekkie, to nie są filmy na przyjemny wieczór, ale na pewno każdy z nich jest wart zobaczenia i w prawie każdym z nich zobaczycie pana Jerzego. Pan Smarzowski bardzo go docenia, no i ja wiem, że tutaj ten talent też jego bardzo widać, ponieważ w każdej z tych ról jest to inna osoba. Polecam wam bardzo Dom Zły, polecam wam bardzo Wołyń, Róże. No generalnie, jeżeli sobie wpiszecie Wojciech Smarzowski, to każdą pozycję możecie zobaczyć z mojego polecenia, bo naprawdę warto. Pan Jerzy był też przez wiele lat związany z kabaretem Loża 44, działającym w latach 1972 do 1991 roku oraz okazjonalnie później. Tworzył też spotkania z balladą. W 1995 roku otrzymał Nagrodę Prezydenta Lublina z okazji obchodów 109. rocznicy otwarcia gmachu teatru imienia Osterwy w Lublinie.
oraz nagrodę Lubelskiego Oddziału ZASP-u z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru. Choć pan Jerzy od kilku lat jest już emerytem, bardzo chętnie nadal pracuje w teatrze. Przyjmuje także role w filmach oraz serialach. Miał też okazję ponownie wcielić się w Staszka Kolasa, ponieważ stworzono nie tak dawno trzecią część filmu Kogel Mogel. Ponoć pracuje się nad czwartą. Ja co prawda tego filmu nie widziałam, słyszałam tylko, że jest beznadziejny, niestety. Czytałam też recenzje, że jednak nie. No, że jest tam też kilka jakichś takich bardzo żenujących scen. Mój tata go oglądał, powiedział, że faktycznie lipa, ale kilka momentów go jednak rozbawiło, więc no jak chcecie, jeżeli uwielbiacie Staszka Kolasa i chcecie go zobaczyć po latach, no to może warto. W każdym razie będzie też czwórka, więc jeśli ktoś jest fanem tej serii mu się podobało, no to takie dobre informacje dla niego na koniec. No i cóż, ja oczywiście pozdrawiam pana Jerzego, jest świetnym aktorem i na pewno będziemy zadowoleni, jeśli jeszcze będziemy mogli go w kolejnych wcieleniach oglądać, więc bardzo dobrze, że ta emeryturka taka trochę w kratkę. Dziękujemy za to, a ja wam oczywiście dziękuję, że zostaliście ze mną do samego końca, jak zawsze. Pamiętajcie o komentarzu. Co sądzicie o panu Jerzym? Co sądzicie o tym odcinku? Co sądzicie o przyszłych odcinkach? Jeśli jesteście niewylewni, to pamiętajcie, że łapka w górę wystarczy. No a jeżeli się nie subskrybujemy, to koniecznie to zróbmy z dzwoneczkiem. No i cóż, oczywiście po tych wszystkich instrukcjach na koniec pozostaje mi gorąco Was pożegnać, uściskać i podziękować za to, że zawsze jesteście ze mną. Trzymajcie się. Cześć!